Na wspólną zabawę w rytmach disco polo zaprasza Kasztelan. Rozmawiam teraz z prowadzącym ten festiwal. Po raz który prowadzisz? 158, tak mi się wydaje. W ramach wstępu to jest Sebastian Glaziński, pasjonat disco polo. Miłośnik skocznych rytmów co roku przyjeżdża na festiwal do Ostródy. Przeprowadza wywiady z artystami, ale nie tylko. Rozmawiam z fanką stylu muzycznego disco polo. Od jakiego czasu słuchasz? Od dawna. Jaki jest twój ulubiony zespół? Boys. Jak byś zachęciła fanów, żeby tu przyjeżdżali? Nie wiem. To trudne pytanie, na które chyba mało kto zna odpowiedź. Muzyków tymczasem nurtuje zupełnie coś innego. Konkurencja depcze po piętach i wkrada się kicz. Disco polo jest zagrożone. Ja sam zadaję sobie pytanie, ile tak naprawdę w dzisiejszym disco polo jest z tego disco polo. Czy uważacie po prostu, że te starsze czasy, takie klasyczne disco polo jednak było lepsze i ludzie doceniają to bardziej? Ja nie myślę, ja to wiem. Jakby nie było, zespoły na brak pracy nie narzekają. Harmonogram koncertów bogaty, dochód zadowalający. Artyści kochają fanów, fani kochają artystów. Wszystkiego dobrego, kłaniam się nisko, dziękuję mojej grupie tanecznej Lucas Dance. Dziękuję serdecznie wszystkim i stacji Polo TV, życzę samych sukcesów. Zabieram nagrodę i idę się cieszyć. Dziękujemy, dziękujemy. Wszyscy fani twoi cały czas mówią, kiedy będzie ta płyta. No właśnie, pracujemy właśnie na płytką, mamy bardzo dużo koncertów, jeździmy po całej Polsce, od północy na południe, od wschodu na zachód, ale cały czas pamiętamy o naszych fanach, na pewno będzie, prawdopodobnie w przyszłym roku. W tym roku festiwal był retransmitowany na żywo. Widzowie głosowali, muzycy ubolewali. Do konkursu zaproszono wiele zespołów. Każdy miał na scenie dosłownie 5 minut. Tylko jedną piosenkę Państwo usłyszą, tytuł Hazard, 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 Hazard. A jest to ograniczone po prostu czasem, ilością zespołów i czasem. Miały być 3 utwory, zostało narzucone 1 utwór, więc padło na Hazard. Dlatego organizator snuje nadzieję o 2-dniowej imprezie, może nawet już za rok. Ale jak wiadomo, o co chodzi. Chodzi o pieniądze, moi drodzy. Impreza ta kosztuje bardzo dużo pieniędzy, a ja wolę zrobić jeden dzień bardzo dobry, niż zrobić dwa dni słabe. Więc stąd jest taka decyzja. Myślę, że w przyszłym roku wszyscy dojrzejemy do tego, przede wszystkim nasi sponsorzy, że uwierzą nam tak jak zawierzają do tej pory, powiedzą, słuchajcie, róbcie imprezę 2-dniową i wtedy może nam się uda.
Artyści żyją jednak tym, co tu i teraz. Promują się jak mogą, bez disco polo ich życie traci sens. Ale co, jak Radek śpiewa, jesteś zajebista, wy też jesteście zajebiści! Zaśpiewajmy razem! Bo ty jesteś zajebista, oczywista. Brawo dla was, brawo dla was, agent Żubik. Żubik, dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Możecie nas śledzić na fanpage'u na Facebooku. Zapraszamy wszystkich na kanał na YouTubie Jupik15. Zapraszamy wszystkich na nasze występy. Naszym rozmówcą był zespół Respekt. Życzymy im sukcesów i wytrwałości w tej trudnej sztuce muzycznej. Nawet nie podejmujemy się polemizowania z tą tezą. Nieważne, jaka jest melodia, nieważne, jakie są słowa. Ważne, że są ludzie, którzy tej muzyki słuchają. Jestem tu obcy, zostawiam ci rodzinny kraj. Tylko w mym sercu zabieram uśmiech twój. Tu jest malowany krewką haj. Czy byś chciał pozdrowić swoich fanów? Tak, moich fanów, szczególnie na Pomorzu, Kaszubach oraz w Wietnamie, Rumunii, a także gdzieś w kosmosie. Prosimy cię o jakieś powiedzonko. Miłości wszystko wybaczy, zwłaszcza w skupie pogrzebaczy. I tym optymistycznym akcentem kończymy relację z 17. Festiwalu Disco Polo, zrealizowaną przy współpracy ze znawcą i sympatykiem muzyki, cieszącej się niegasnącą popularnością.